Na filmie widzimy, jak autora wyprzedza jeden samochód, któremu udaje się go wyprzedzić, a gdy zaczyna wyprzedzać go kierowca Skody, to prawie dochodzi do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem. Kierowca Skody, aby uniknąć czołowego zderzenia, uderza w drzewo. Na przedstawionym filmie autor nagrania został zmuszony do gwałtownego hamowania, gdyż jadący przed nim kierowca czerwonego samochodu zaczyna w ostatniej chwili nagle hamować, by ominąć pachołek. To autor nagrania omal nie uderza w tył samochodu i zjeżdża na drugi pas drogi. Na nagraniu widzimy, jak kierowca czerwonego samochodu wyjeżdżającego z prawej strony drogi omal nie zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Na filmiku kierowca pojazdu nie zastosował się do zasad panujących na rondzie i z pasa skrajnie lewego postanowił pojechać w prawo, prawie taranując motocyklistę. Autor filmu przejeżdża na wprost przez skrzyżowanie, gdy nagle z prawej strony przejeżdża tuż przed nim kierowca żółtego Matiza i słyszymy dźwięk klaksonu użytego przez autora filmu. Prawdopodobnie kierowca żółtego samochodu przejechał na czerwonym świetle. Na nagraniu możemy zaobserwować dość trudne warunki pogodowe z powodu mocno padającego deszczu, jednak nie przeszkadza to kierowcy, który postanawia wyprzedzić ciężarówkę, lecz nie udaje mu się wykonać tego manewru, bo z naprzeciwka pojawia się samochód i kierowca musi wrócić na swój pas, bo doprowadziłoby to do czołowego zderzenia. Sytuacja kolizyjna na skrzyżowaniu, na którym to autor filmu jadąc prosto zostaje zmuszony do gwałtownego hamowania i cudem nie dochodzi do kolizji przez samochód, który z naprzeciwka postanowił skręcić w lewo w ostatniej chwili, wymuszając pierwszeństwo na autorze filmu. Kierowca złamał artykuł 25 kodeksu drogowego, za który grozi mandat od 300 zł. Na filmie możemy zaobserwować, jak bus nie zauważył, że inny autobus go wyprzedza i prawie dochodzi do wypadku. W filmie autor nagrania wyprzedza jadący przed nim samochód, a gdy postanawia wyprzedzić samochód ciężarowy na zakręcie, to na drodze mija się z białym samochodem jadącym z naprzeciwka i przejeżdżają obok siebie. Ta sytuacja mogła doprowadzić do czołowego zderzenia. Na przedstawionym nagraniu widzimy, jak kierowca wyprzedza autora filmu, lecz po wykonaniu tego manewru jedzie lewym pasem i prawie zderza się z białym samochodem jadącym z naprzeciwka. Dopiero w ostatniej chwili zmienia pas na prawy. Późny wieczór. Kierowca samochodu decyduje się na wyprzedzenie na czołówkę, w dodatku na podwójnej ciągłej. Gdyby kierowca auta z kamerą nie zaczął hamować, doszłoby do wypadku zjeżdżając na prawy pas, jeszcze będąc na równi z wyprzedzanym autem. Kierowca samochodu złamał artykuł 23 punkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za który grozi mandat 200 zł. Na filmie widzimy kierowcę jadącego drogą i nagle z naprzeciwka pojawia się biały bus, który chce skręcić w lewo i nie ustępując pierwszeństwa autorowi filmu, wjeżdża mu przed maskę. Autorowi nagrania udaje się odbić w prawo i uniknąć zderzenia. Na nagraniu widzimy, jak autorowi filmu z lewej strony wyjeżdża biały samochód, nie ustępując pierwszeństwa autorowi nagrania. Niewiele brakowało, a doszłoby do stłuczki. Kierowca białego samochodu złamał artykuł 25 kodeksu drogowego, za który grozi mandat 300 zł. W jadącym przed autorem filmu samochodzie prawdopodobnie doszło do awarii świateł stop, co spowodowało spóźnioną reakcję i spowolnienie ruchu i gwałtownego hamowania autora filmu. Autor nagrania został zmuszony do zjechania na lewy pas. Autor nagrania podczas wyprzedzania zaobserwował, jak bus wyprzedzał ciąg aut, gdy nagle przed nim skręca w lewo samochód. Autor filmu przejeżdża przez drogę, na której po obu stronach znajduje się sznur zaparkowanych aut, gdy nagle zauważa z lewej strony kierowcę samochodu, który wycofuje, nie zwracając uwagi, czy nadjeżdża samochód. Niewiele brakowało, a doszłoby do zderzenia. Autor nagrania opuszcza pas, gdy równocześnie biały samochód wjeżdża na prawy pas za rondem. Biały samochód mógł doprowadzić do zderzenia. Kierowca białego samochodu nie ustąpił pierwszeństwa, złamał przepisy artykułu 25 ustawy 1 kodeksu drogowego, za który grozi mandat 250 zł.
Na filmie autor nagrania jedzie prosto przez skrzyżowanie, gdy nagle z lewej strony wyjeżdża mu prawy przed maskę samochód ciężarowy z długą przyczepą i słyszymy dźwięk klaksonu użyty przez autora filmu. Kierowca ciężarówki złamał artykuł 25 kodeksu drogowego, za który grozi mandat 300 zł. Na nagraniu widzimy niebezpieczne wyprzedzanie samochodu jadącego z naprzeciwka, który prawie spowodował wypadek. Kierowca busa zaczyna wyprzedzać, dojeżdża do skrzyżowania, a nagle jadąca przed tirem ciężarówka zaczęła skręcać w lewo. Kierowca busa panicznie wcisnął się między dwa pojazdy. W filmie widzimy, jak kierowca czarnego Seicento, chcący przejechać na drugą stronę, postanawia wjechać na drogę mimo obowiązującego znaku stop. Na nagraniu widać, że droga jest ruchliwa i cudem kierowca unika zderzenia z samochodami jadącymi drogą główną. Na filmie widzimy zwyczajnie prostą drogę, bez dużej ilości skrzyżowań, ale pomysłowy kierowca ciężarówki nagle stwierdza, że się zatrzymuje i zjeżdża na boczny pas. Mogło skończyć się to solidną kraksą. Nie wiem, wiesz co, dowiem się. Dawid, napisz nam, Dawid podsiadło. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Kierowca ambulansu postanowił wyprzedzić ciężarówkę na pasach. Gdyby na przejście wszedł pieszy od strony bloków, kierowca ambulansu nie miałby szans na zatrzymanie się. Na filmie widzimy samochody stojące w korku przed wjazdem na rondo. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, zacisnąć zęby i cierpliwie poczekać. Niestety kierowca białego samochodu postanowił ominąć korek, wjeżdżając na rondo pod prąd. Na nagraniu autor filmu zmienia pas z prawego na lewy. W pewnym momencie możemy zauważyć w tylnej kamerze szybko zbliżający się biały samochód, który błysnął długimi światłami. Białe Audi zbliżyło się bardzo blisko do tylnego zderzaka. Gdy autor nagrania zamierza zmienić pas na prawy, to w tym samym momencie kierowca Audi bez żadnego sygnału też zmienia pas na prawy i zajeżdża drogę, o mało nie doprowadzając do kolizji. Pomożesz nam spełnić marzenie i dobić 40 tysięcy subskrypcji do końca roku? Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, a przybliż nas mocno do celu. Nie zapomnij również o łapce w górę, jeśli film Ci się podoba.